Siemanko wszystkim, śmietnikowy artysta z tej strony. Jest godzina już 5 rano. 5 rano mamy. Mam małe problemy z latarką, dlatego tak troszeczkę sobie pomagam. Ale mam dla was taką informację do przekazania, że masakra. Znalazłem depozyt nowych rzeczy na tym hasioku za mną. Nowych rzeczy z metkami. One mają normalnie metki. Metki George'a, metki Taylora and Wright'a. Zobaczcie sami, patrzcie ile tego jest. Zobaczcie, zobaczcie, to jest masakra. Patrzcie, tu jest jeden karton, wszystko z metkami, 28 euro. Patrzcie, takie rzeczy, 35 zł, prawda? 23 euro, jakieś apaszki, jakieś koszulki, prawda? Różne rzeczy. Wszystko oryginalnie z metkami, patrzcie. Od garnituru, spodnie George'a wszystkie, też patrzcie, wszystko z metkami. Tutaj drugi karton, patrzcie, koszulki, spójrzcie sami. Kurteczki, prawda? Różny rodzaj kurteczek. Tego George'a. Patrzcie, George, normalnie jest George'a. Z George'a kurteczki, patrzcie, normalnie, zarąbiste. Kurteczki z George'a, fioletowe. Różne ciuchy, patrzcie, zapakowane normalnie. Paczki zapakowane, nowe ubrania. George'a wszystko. Masakra. Masakra dosłownie, ile tego jest. Patrzcie, fioletowe, różne. Wszystko z metkami. Patrzcie, Castro. Kurteczka Castro. Kurteczka Castro, normalnie, masakra, patrzcie, tu nie jest koniec, tu wszystko z metkami leży, drugi karton, ale tu jeszcze wydobywam to, patrzcie, tam one są na dnie, patrzcie, ja to jeszcze będę wydobywał, wydobędziemy to, raz na spróbuję to wydobyć, no chociaż karton był, potrzebny, z bloku mamy jeden, patrzcie, od razu będziemy to pakować na miejscu, żeby tego nie uszkodzić, patrzcie, wszystko z metkami, pa, metki są normalnie, ty, George'a? Soulmate'a. Fuck, Ben. Soulmate'a, normalny pa. Normalnie jeszcze z wieszakami, ludzie. Normalnie jeszcze z wieszakami George'a. Patrzcie. Patrzcie, normalnie, jakie fajne ciuchy George'a. Patrzcie, jakie ciuszki George'a, normalnie. One size. Wow, mega, mega. Mega depozyt ciuchów, wam powiem. Patrzcie, to też będzie miało pewnie metkę George'a, nie? No ale jest George'a. Jestem tylko pewny, że są nowe ciuchy wszystkie. Tylko trzeba je delikatnie zebrać. Tu szkoda, że te spodenki, kurczę, George'a się po... George'a? Nie. Pepku, 5 euro. Dobra, te to dobrze. Bo są z Pepku, A tutaj, patrzcie, metka. Smary normalnie. Patrzcie, sweterki, smary. Wszystko z metkami, ludzie. Patrzcie, tam się... Tam tego jest więcej. Masakra. Ja w tym zanurkuję z chęcią. Wszystko o metki, patrzcie. Wszystko o metki? Pewnie, że tak. Bluzy 15, jo, dresiki, kurde, fajne. To wyschnie wszystko, no nie? To wszystko przeschnie, będzie dobre. Jo, masakra. Ale jestem podjarany. Czy to jest... Nie, metka jest. Taka prasowanka ma być. Po prostu fajne rzeczy. Wszystko z metkami nowe, patrzcie. Ło. A to co mamy? Metka jest. Była metka, patrzcie. Była metka. Też George'a, ale nie ma na razie, pakujemy dalej to, w tym pewnie będzie metka, nie, czy nie, to takie, to jest, patrzcie, George'a wszystko, George ma ten free, 35 zł, kurczę, masakra, ile tego jest tych ciuchów z metkami tutaj, ale jazda ciężka, bez trzymanki, patrzcie, następne sweterki, czego? Sugar składu normalnie. Masakra. Sugar skład, ty ludzie. Sugar skład znacie. Dobra, tu było chyba może jeszcze więcej tego by było. To by było rzeźnia. Ale na razie się tam zanurkuję. Bo tam jeszcze widzę, tylko czy sięgnę. Także się bierzemy to wszystko. Zobaczcie, to wszystko jest z metkami normalnie. To wszystko są koszule. Nowe rzeczy z metkami. Ale jazda, George'a wszystko. Kurde, dawaj tego George'a. Kręciłem się w tego George'a. Że bardzo powiem wam. Sześciutko, połat George'a metki. To zaprezentuję. Będzie prezentacja. Zrobimy prezentację tego skarbu całkowitą. Na razie próbuję uratować, co się jeszcze da. To jest dobre jeszcze. To jest jeszcze dobre. George School, no szkoda, że tam to się nie dało uratować, ale wiecie, powiem wam, że to jest tylko śnieg,
To jest tylko śnieg. Koszula mocna. Tam coś jeszcze fajnego jest. Dawaj. Nic się nie może zmarnować, rzeczywiście będzie Georgia, nie? Georgiucha. Nic się nie może zmarnować, a to jest wszystko dobre. Tu jest wszystko ludzika dobre. Tu jeszcze coś będzie, nie? No dobra, wszystkie, cały depozyt podjęliśmy tego. Także zobaczcie, no, tu są jeszcze rzeczy, czy nie? Czego to jest? 5 euro, a to jest to, dobra. Mamy wszystko, wyciągamy to. Wyciągniemy to, kochani moi. Jakoś spróbujemy to wyciągnąć. Mamy depozyt Georgia. Mamy depozyt Georgia. Patrzcie, ile tego jest. Masakra. Mnóstwo. Jeszcze leci, patrzcie, z metkami. Te wszystkie też. Pussycat. London. Wszystko eleganckie. Dobra, tu muszę teraz jakoś zapakować. Patrzcie, ile tego jest. Będzie podsumowane osobno. Tutaj wszystko. Tutaj z metkami drugi karton i tutaj mam trzeci karton kurteczek, prawda? Georgia i inny, także spoko, trzy kartony tego są. Zapraszam na podsumowanie, może tu coś jeszcze będzie, jak myślicie? Tam coś jeszcze by było. Po z metkami spodemki jeszcze powiedzcie, nie, dobra. Fałszywy, a tam już nie ma, dobra. Także to by było na tyle, pakuję ten transport. Naprawdę powiem wam, że mega depozyt tych ciuchów. Wszystko oryginalne, patrzyłem, ta kurteczka Georgia, takie kurteczki kosztują z 200 zł. Także mega strzał. Zapraszam wszystkich, panie, panowie, będzie na pewno ciuchy będą dla każdego. Zapraszam na podsumowanie. Będziemy wszystko analizowali, co ten George dla nas przygotował tutaj. Dobra, a my lecimy póki co dalej, pakujemy to. Może tutaj będzie jeszcze jakiś George. Nie ma George'ów? Szukamy George'a wszędzie. George, jesteś gdzieś tam? Nie ma George'a. Dobra. Lecimy, bloki osiedla. Osiedla, bloki normalnie. Patrzcie. Noc. I kasioki. Siema ludziska, jesteśmy już na innym całkowicie kontenerze i normalnie powiem wam, że kontener wcześniej też nazbierałem rzeczy. Powiem wam, jakaś kurtka, blizarda w ogóle, masakra tych rzeczy, to jest masakra dzisiaj. A tu patrzcie, znowu następne kartony. Ja to już wziąłem z tego, patrzcie. To było tutaj wszystko. Ja to wszystko tutaj już przewertowałem dla was. Przewertowałem, no i odłożyłem, no oczywiście. A tu co teraz, patrzcie. Też fajna jakaś ty. Może być jakoś. O, esmara, patrzcie. Esmary, kurde, ta. Bierzemy esmary. No i te ciuchy cały czas wychodzą, tu wychodzą, prawda? A ja oddzieliłem dwa kartony takich ubrań, patrzcie. Nówki, sztuki. Tam wam nie będę pokazywał. Jakieś płaszczyki, rezerweda. Tu patrzcie. Taka nowe z metkami. Znowu z metkami, patrzcie. Emo 359 zł. Po 400 takie emo, taka blue, taka suknia. Ja ją zaprezentuję na podsumowaniu. Normalnie tyle ciuchów, dzisiaj jeszcze masakra. A teraz bierzemy to wszystko i lecimy znowu na transport z tym. Masakra. Patrzcie, ile tego tam jest, patrzcie. Spodnie nowe, z metkami wszystko. Wszystko mamy metki. Wszystko regulary. Bierzemy to, bieli to wszystko. Co wy na to? Dobra decyzja, żeby zadział ubrań odpowiadał z Smoki Józek? No dobra, no to będzie odpowiadał, a my przystąpimy do całego tego podsumowania. Ja wołam już Smoka Józka i będziemy lecieć z podsumowaniem.
tego wszystkiego na pewno to się nie zamknie w jednym odcinku. Także oglądajcie, bo naprawdę ubrania są tego warte. Przepiękne ubrania damskie, nie wiem, męskie, kurcze, kurtki na pewno, masakra. Także zobaczcie to, jeden z większych depozytów ubrań, jakie kiedykolwiek znalazłem na Haciokach. Także warto zobaczyć, zapraszam. Może coś traficie dla siebie. Zobaczcie następne odcinki i piszcie, co wam się najbardziej podoba, jakie ubranka lubicie. Bo naprawdę ja jestem tego ciekaw. Jestem tego tak ciekaw, że dosłownie aż mi serce się grzeje. Dobra, lecimy na podsumowanie. Ja lecę po smokajuska i wszystko wam to przedstawi, mam nadzieję, bo chłopak naprawdę lubi te ciuchy, prawda? Widać, że lubi te ciuchy, dlatego zostawmy mu to. A my lećmy na poszukiwanka.